Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym, chyba dość poruszającym odcinku informacyjnym. Widzieliście minutowy materiał, jak odpalałem grę i co widzieliście dokładnie. Po prostu wczorajsza sytuacja była podobna, z tym, że jeszcze takiego czegoś nie miałem. No, odpalam grę, próbuję, nie wiem, zagrać po prostu i okazuje się, że kiedy wyskakuje logo i odgłos gilotyny, że tak to mogę powiedzieć, no nagle gra frizuje się, wywala mnie do pulpitu i muzyka sobie gra, ja nie mogę nic z tym zrobić. Więc no tutaj mam dość poważny problem z tą grą. Odinstalowywałem ją, nie wiem, Uplaya restartowałem, kompa restartowałem, nic nie działało. Dopiero wtedy, kiedy tam miałem na pendrive'ie jakieś save'y zapasowe z Unity, to nagle zadziałało. Wszystko pięknie się świeciło, można było grać. Tylko następnego dnia, czyli dzisiaj, kiedy nagrywam dla was ten odcinek informacyjny, gra znowu frizuje i to już tym razem tak, że nie mogę tych save'ów podmienić, nie wiem. Nie wiem, jaki jest problem. Po drugie, te cztery patche, które powychodziły, to w ogóle mam wrażenie, że nic nie poprawiło się, a tylko się wręcz pogorszyło. Więc teraz pytanie do was, czy znacie jakieś, nie wiem, sposoby, metody na to, żeby, nie wiem, grę odpalić? Nie wiem, jakiś program, plik, nie wiem, cokolwiek. Po prostu się z takim założeniem do was tutaj zakładam, bo no nie mogę po prostu sobie pograć. No, już wam pokazałem na początku materiału, gra się nie mogła normalnie uruchomić. Było tylko logo Ubisoftu, potem jeszcze były te komunikaty i tam, nie wiem, może wejdę na tą stronę assassinscreed.com i może zgłoszę ten problem, bo według mnie to nie jest normalne, że po czwartym patchu takie rzeczy się robiły. No to już jest naprawdę skarga. No taką skargę to trzeba byłoby złożyć już w sumie nawet natychmiastowo, więc jeszcze to nagrywam, ten materiał informacyjny, żeby was po prostu poinformować, że no nie wiem, na jak długo nie będzie Assassin's Creed Unity w tym wypadku. Chyba że znacie jakiś sposób na naprawę tego problemu. No nie wiem, jakiś fix, cokolwiek. Dobra, to by było na tyle. Dzisiaj jeszcze tam może wrzucę kilka filmów, jak jeszcze wyrobię się i oczywiście i mentalnie też, bo no nie mogę myśleć o tym problemie z Unity i to mnie bardzo terapii. Dobra, trzymajcie się, na razie. Na święta może coś się jeszcze wrzuci ciekawego. Jeżeli byście coś chcieli innego niż to, co wrzucam do tej pory, to też mi napiszcie w komentarzu i po prostu będę wiedział, że no, oderwę się od tych gier, które nagrywam i może nagram jakieś, nie wiem, inne cuda, które wy byście chcieli. Trzymajcie się, na razie. Yo!